witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, będzie coś a la Denko. Mam tutaj bardzo wielką torbą i tutaj w środku mam bardzo dużo rzeczy, więc biorę się od razu do rzeczy. Rzeczy, jak mówiłam, jest dużo, używanych przez ostatniego roku, mogę powiedzieć. Ja jestem osobą, która tak naprawdę ciągle używa tych samych produktów, więc tutaj jest tak naprawdę zbiór tych produktów, które były nowością dla mnie w tym roku. I niektóre zobaczycie, że zostały ze mną, a niektóre nie, więc przechodzę od razu do rzeczy. Pierwsze trzy rzeczy, o których Wam mówię, to suche szampony z Batiste. Jak wiedzieliście, w unboxing mojej paczki z Boots'a, to kupiłam właśnie trzy suche szampony z Batiste. Tutaj są mało dostępne, jest dostępna tylko jedna wersja, taka ta mniejsza w zielonym opakowaniu, i właśnie spróbowałam kupić więcej. Ja niestety zapachów nie czuję, więc po prostu nie umiem Wam określić tych zapachów. Te dwa suche szampony, jeden jest Pretty and Opulent Oriental, a drugi Bright and Lively Floral. Dobrze mi się sprawiły, jak każdy suchy szampon właśnie z Batiste. Bardzo dobrze mi się sprawiły, jeszcze trochę tutaj jest. Więc na pewno polecam, ale tego, co najbardziej polecam, jak dla mnie i dla blondynek, to jest właśnie ten With a Hint of Color Brilliant Blonde. Bo po prostu nie będzie tego widać teraz w ekranie, może zrobię zbliżenie po prostu. Te suche szampony używają po prostu, ta chemia, co jest w środku, jest po prostu biała, w białym kolorze, więc efekt jest taki, jakbyśmy używały pudru po prostu. A ten produkt ma w środku trochę farby. Nie to, że farbuje nam włosów, ale po prostu farbuje tą chemię, co jest w środku. Więc jak się pryska, to jest po prostu żółte. Żółtawe, tak bardziej trochę... tak, można powiedzieć, że jest żółtawe, więc dla blondynek jest super, bo nie zostawia nam białych śladów i po prostu właśnie pasuje bardziej do naszych włosów. Bardzo, bardzo polecam dla blondynek. Jest oczywiście też wersja dla brunetek, więc na pewno kupię jeszcze raz takie coś. Dalej. Dalej to są płatki. Zostawiłam sobie jedną, żeby Wam pokazać. O, dwa nawet. Są takie malutkie. Bardzo malutkie. Ja je dostałam na My Beauty Box, tą pierwszą, co miałam. One mają w środku gozi i witaminy C i są zrobione 100% z bawełny biologicznej. One są fajne, robią swoją pracę, wiele różnicy nie znalazłam tak naprawdę. Prawie żadnej różnicy nie znalazłam, ale jak dla mnie to są za małe. Ja bardzo lubię takie większe, takie, o, żeby tak, w takiej większości były płatki, bo nie lubię używać dwóch po prostu za każdym razem, bo te małe po prostu mniej trwają jak dla mnie, więc tak wolę, ale są na pewno warte, robią swoją pracę, nie wiem, mam nadzieję, że one nie kosztują więcej niż te normalne. I ta bawełna jest po prostu fajna w dotyku, po prostu na mnie razi ani nic, więc też polecam, ale szału nie ma. Dalej, parę już chyba przed ślubem, tak, kupiłam takie ampułki z firmy Biopoint. One są ampułki właśnie do używania do włosów i one po prostu są zrobione tak, żeby
do każdego typu skóry i każdego typu włosów się nadawały. One, jest ich w środku 6. Mam drugie opakowanie, które zaczęłam i nie skończyłam jeszcze. To jest taka kuracja, terapia, która powinna się robić przez 3 miesięcy. Ja mam włosy, które nie są tak bardzo zniszczone i też przed ślubem nie miałam tak bardzo zniszczonych włosów. I mam ogólnie włosy, które szybko, bardzo szybko rosną, więc jak zaczęłam użyć bardzo często tych ampułek, to dla mnie to już było za dużo po prostu tych włosów, więc oznacza też to, że one działają po prostu. Nie wiem, ale muszę powiedzieć, że nie wiem, jak by one zadziałały na bardzo zniszczonych włosów. Więc nie mogę polecać na bardzo zniszczonych włosów, bo nigdy nie miałam, więc po prostu nie mogę Wam powiedzieć, czy to działa, czy nie. Na mojego typu włosów one działały i raz na jakiś czas po prostu ich używam, jak mam więcej czasu, żeby umyć głowę i ją wysuszyć, to po prostu używam tych ampułek, żeby włosy czuły się lepiej po prostu i żeby skóra tutaj przy włosie tak naprawdę czuła się lepiej. Ale tak ogólnie to polecam. One są bardzo łatwe do używania i można je kupić w supermarketach, jak je kupiłam w Auchan. I myślę, że one kosztowały około 6. Nie, nie całe 6. 5 zł, o, nie złotych, tylko euro. Około 5 euro, więc całkiem dobra cena, a firma też jest dobra, więc polecam. Dalej, jeżeli już jesteśmy przy włosach. Też, jak wiecie, z mojego zamówienia w Butcie kupiłam odżywki z Osi. Kupiłam 3, zużyłam najpierw te, co nie znałam, a na końcu zostawiłam mojego ulubionego, czyli 3-Minute Miracle, tą podstawową, ale właśnie kupiłam te 2 też. Jeden jest 3-Minute Miracle Beachmate Deep Treatment, a drugi jest Awesome, bardzo lubię, jak jest to napisane, Awesome Volume Conditioner. To jest tak, pierwszy miesiąc z tym było bardzo trudne dla mnie, bo po prostu byłam przyzwyczajona i do tego, ten używałam jako pierwszy, i do tamtego właśnie ten po prostu basicowy, podstawowy, o. I on po prostu nie miałam takiego samego efektu z włosami, jak właśnie z tymi 2. Na moje włosy on się nie sprawdza się aż tak dobrze. Robi swoją pracę, kuracja jest, bo moje włosy po prostu, jest ich coraz więcej, ale nie wiem, czy to efekt jest przez to, czy przez to i tamto, których wcześniej używałam. Ja właśnie z tego, to już mówię też od razu o 2, z tego bardzo polubiłam fakt, że rzeczywiście dało mi objętości i tak naprawdę dało objętości moich kręconych włosów. Ja tak naprawdę mam kręcone włosy, nawet teraz tego nie widać za bardzo. Przez to, że używam pigułkę, to moje włosy się zmieniają często i nie kręcą się tak jak kiedyś. Ostatnio się bardziej kręcą, wracają chyba jakoś do siebie i to jest przez to, że minęło 7 lat, odkąd używam pigułki, więc co 7 lat włosy się zmieniają i voilà. I myślę, że kuracja z tym bardzo mi pomogła właśnie wracać trochę do swojej formy. Ten jest bardzo dobry właśnie bardziej teraz, na wiosnę, bo jest to wymyślane, żeby zrobić kurację na, jak się później idzie na plażę, więc kurację po zimową, tak można powiedzieć. Więc sprawdził mi się lepiej, jak już zaczęło być cieplej, niż jak w zimę. Więc jeżeli powinnam
kupić to jeszcze raz, to bym kupiła właśnie tylko na lato. A ten kupiłabym na cały rok, więc na pewno zamówię jeszcze raz to opakowanie i będę zużyć tak jeden raz tego i drugi raz tą podstawową 3-Minute Volume, 3-Minute Miracle z Ossie, bo po prostu dla mnie to są świetne produkty. I ja, jak widzicie, ja je kupiłam przed Bożego Narodzenia i zużyłam dwa opakowania. Tutaj jeszcze, nie, tu nie ma, ale tutaj jeszcze troszeczkę jest, więc mniej więcej mogę je ufać na 2 miesiące i dla mnie to jest bardzo wydajny produkt, bo ja muszę trochę tego używać niestety, więc tak, polecam. Ostatni produkt do włosów to też suchy szampon, to jest szampon z Testanera, czyli włoska wersja Schwarzkopfa. To jest suchy szampon Palette Volume Lift Hair Refresher. Nie polecam, mi się nie podobał, mało trwa, jeszcze porównywanie do tych, które trwają nawet 2 dni, to ten w ogóle trwa tylko pół dnia. Więc nie dla mnie, po prostu nie dla moich włosów, nie podobał mi się i za mało wydajne, bo mi się skończył chyba w ciągu 2 tygodni. Tak, dalej. Dalej będziemy przy skórze. Tutaj będzie trochę produktów do pielęgnacji. Zaczynam przy skórze ciała, bo później będzie dużo o skórze twarzy. Pierwszy produkt, który Wam pokazuję, to jest produkt z firmy Equilibra. Equilibra jest włoską firmą, produkowana tutaj niedaleko od Turynu i to jest po prostu krem z aloesem. Ja tego kremu zużyłam cały w ciągu lato, bo tutaj po prostu jak jest w ciągu lato, ja nie wytrzymam z tymi ciężkimi kremami, które się używa w zimę. I jeszcze tutaj w Turynie jest bardzo, bardzo wilgotnie, więc po prostu nałożyć ten krem to jest po prostu masakra. Więc lubię mieć takich bardzo lekkich kremów nawilżających w ciągu lato, więc tak mniej więcej od maja do września, więc zużyłam tego produktu z Equilibry, nazywa się Aloe Crema Corpo Fluida. Zobaczycie zbliżenie. W środku jest 20% aloesu i jest tu ginseng i glicyryna. Ale nie gliceryna chemiczna, tylko gliceryna, można powiedzieć, wegańska. Nie wiem, jak się to mówi po polsku. Wyszukam i gdzieś tu Wam napiszę. Więc tak, po prostu bardzo polecam i ogólnie bardzo polecam tej firmy. Ona jest bardzo fajna. Jeżeli mieszkacie we Włoszech, to kupcie, bo nie jest droga. Ma naturalny skład i można ją znaleźć w supermarketach, więc bardzo fajnie. Dalej, co mam? Zaraz Wam pokażę cały zestaw. Jest tak, znalazłam w końcu po wielu wyszukiwaniach dobry krem na moją twarz. Ja normalnie używam płynu micelarny z Bioderma, ten zielony. Ja go używam już od 2 lat mniej więcej, bo jest sprzedawany tutaj u mnie w aptece, więc bardzo lubię go używać, non stop go kupuję po prostu, co jakieś 2 miesiące go kupuję. Kupię nowe opakowanie, on kosztuje około 13 euro, ale jak dla mnie jest najlepszy produkt ever. I pewny dzień, jak byłam właśnie w aptece, żeby kupić opakowanie, kupiłam tą większą i taką mniejszą miniaturkę, żeby właśnie na podróż mieć. Pani magister po prostu dała mi próbkę kremu tej samej serii. Nigdy nie pomyślałam sobie, że mogę kupić właśnie krem do tego, żeby dobrze zadziałało.
I skończyło się, że cały rok używałam tego kremu. Już mam trzecie opakowanie w łazience i chyba czwarte już było wyrzucone. Tu jest opakowanie takie papierowe. Jest takiej samej serii, Bioderma Sebum Global. To jest napisane oczywiście po francusku i po angielsku jest Intensive Purifying Care. Jeżeli używa się ją codziennie, dwa razy dziennie, to ona po prostu bardzo, bardzo pomaga w podtrzymaniu skóry tak, jak powinna po prostu wyglądać. Mam jeszcze tutaj trochę pryszczy, a to jest przez to, że zmieniam właśnie kurację na hormony, więc to po prostu tak to jest. Ale myślę, że jak już kuracja będzie już ok, to skóra będzie znowu taka fajna, jaką marzę, o jakiej marzę już od dłuższego czasu. Więc tak, krem jest bardzo, bardzo wydajny, mało tego trzeba używać. Produkowany we Francji, dobry skład, jak dla mnie, na moje wyszukiwania, bo tak naprawdę się na tym nie znam za bardzo, ale dla mnie po prostu jest rewelacyjny krem, więc jeżeli macie taką skórę mieszaną, tak jak ja, to po prostu polecam tego kremu. Jak ostatni raz byłam w Polsce, czyli prawie 3 lata temu, jakoś tak znalazłam tego opakowania, ale już co było w środku, było wyrzucone dawno temu. To jest krem z Perfekty do cery mieszanej. Na pewno tego kremu już nie ma i to jest na 30, jak się ma, plus 30 lat. Właśnie używałam go przed zużyciem tego kremu z Biodermy. Nie to, że mi się nie sprawdził, ale on jest po prostu za gruby dla mnie i za gruby na naszych temperatur po prostu. Więc to mam też problem, że ja bardzo lubię polskich produktów, ale mieszkam w innym kraju z w ogóle innym powietrzem i to po prostu wpływa na to. Jedną rzecz, która mi się sprawdza i w Polsce, i tutaj są maseczki i maseczki do twarzy i kozie mleko z ziaj, więc tak. Po prostu nie jestem w stanie Wam tego polecać, bo myślę, że nie, po prostu nie używałam go w takich warunkach dobrych do polecenia. Po prostu, żeby otestować tak, jak się powinno, więc przepraszam. Dalej, przy twarzy też jesteśmy, to będzie płyn micelarny z La Roche-Posay, to jest płyn micelarny do sensitive skin. Ja kupiłam taką próbkę po prostu, żeby spróbować testować tego produktu. W jakimś vlogu chyba przed świętami było go widać, że go kupiłam, bo i był w promocji w aptece, nie u mnie, tylko w innej aptece. Robi swoją pracę, ale więcej produktu trzeba używać niż Biodermy, żeby po prostu zmyć makijażu. Więc bardzo szybko go zużyłam i on jest tak trochę za suchy jak dla mnie, więc wysuszał mi trochę też skóry. On jest fajnym produktem, dobrym produktem, na pewno nie dla mojej cery, więc jeżeli macie taką właśnie wrażliwą skórę, to na pewno będzie lepsza dla Was niż dla mnie, która mam właśnie mieszaną skórę. Przechodźmy do kolorówki, czyli make-up. Mam dwa korektory z Essence, korektory, których używam razem. Jeden jest Stay All Day Concealer Long Lasting, 16 godzin w kolorze numer... Ja nigdy nie mogę znaleźć tego koloru tutaj. W kolorze... Ha, ha, ha. W kolorze...
Boże, oczywiście Made in Poland, a on tutaj 20 soft beige. Oczywiście produkt Made in Poland, a drugi to jest Essence Pure Nude Concealer, numer też 20, tylko że nazywa się Pure Sand. To jest korektor w styfcie, który jest normalnie w kształcie ołówka, wielkiego ołówka. Też w jakimś vlogu pokazałam go. Wszystkie linki oczywiście będziecie mieli na dole, albo tutaj Wam się pojawiają, albo może na końcu filmika też wstawię, zobaczymy. I po prostu on jest taki bardziej kremowy, można powiedzieć, a ten jest bardziej płynny, ma taki normalny pędzelek do zużycia go. Ja właśnie ich używam razem, tutaj w kształcie T i tutaj pod oczy. I po prostu ta kombinacja jest dla mnie super. On się bardzo szybko zużyje, więc kupiłam jeszcze raz i kupiłam od razu dwa, a on się tak wolniej zużyje, więc można powiedzieć, że jeden z tych trwa dwa. Półtora tego, o, można powiedzieć, że półtora tego. Sprawdzają mi się super, kolory są dla mnie po prostu dopasowane do twarzy i do kremu BB, którego używam. Bardzo polecam, dla mnie to już te dwa nowe korektory, to będą dla mnie na długo, jeżeli zostaną w stanowiskach Essence. Okej, a zapomniałam jednego produktu do włosów, on jeszcze jest tutaj trochę w środku, to jest hairspray, czyli lakier do włosów, właśnie w miniaturkę, tylko że to jest hairspray bez aerosolu. Ja kupiłam go w Stanach na podróż poślubną. To jest normalnie się pryska. Ja normalnie hairsprayu, czyli lakieru, używam tylko jak wysuszę włosy i albo jak po prostu zrobię sobie kucyk i tam mi włosy takie małe wystawają, więc nie dużo tego używam. On mi się nie sprawdzi do wysuszenia włosów, bo on nie ma za bardzo, nie daje za bardzo kształcie właśnie moim włosom, ale jest bardzo, bardzo dobry właśnie do trzymania włosów w swoim miejscu. Więc jeżeli jesteście w Stanach albo u Was w Polsce jest taki produkt, to jest Pantene po prostu, to bardzo, bardzo polecam właśnie, żeby mieć zawsze przy sobie, bo to też jest fajna pojemność po prostu. Ostatnie rzeczy. Ostatnie trzy rzeczy to będą perfumy. Ja perfumy używam tylko, żeby inni wiedzieli, że lubię być czysta, bo ja tak naprawdę za bardzo zapachów nie czuję. Tych, które Wam pokazuję, to dostałam wszystkie, bo ja nie umiem wybierać. Pierwsze, co Wam pokazuję, to jest taki Eau de Toilette, bardzo mały pojemniczek z firmy Bottega Verde, to jest włoska firma i jest to w zapachu Iris. Dostałam ją w zeszłym roku, bardzo szybko zużyłam. Mąż powiedział, że zapach był fajny, więc się sprawdził. Szału nie ma i tak naprawdę nie pamiętam zapachu tego. Dalej to mam, no przepraszam, tutaj mi się niestety nie zamyka, bo się pospadło mi. To jest Fig de Vigne Eau Fraiche z firmy Caudalie Paris. Też dostałam od jakiejś firmy i on był bardzo, bardzo intensywnym zapachem. Bardzo dobry na późną jesień i na zimę, więc zużyłam go właśnie w tych okresach, czyli w zeszłym roku i w tym poprzednim. Zapach jest
bardzo intensywny, więc mogłam go czuć. On właśnie pachnął trochę jak wino, tylko żeby nie tylko że się nie pachniało, jakbym była pijana, więc może być jako zapach dla mnie. Ja wolę takich bardziej lekkich. I mój ulubiony zapach ever to jest Narciso Rodriguez for Her. Ja mam tutaj stare opakowanie. Zbieram i zbieram na nowe opakowanie. On kosztuje 70 euro w takiej pojemności. Ja go dostałam od koleżanki, której bardzo dziękuję, bo jest naprawdę, jak dla mnie, to jest zapach życia. Ja go zużyłam, skończyłam go chyba w zeszłym roku, na początku roku, jeszcze tego zapachu czuć, więc dla mnie jest to po prostu super. Tylko po prostu jest strasznie drogi, więc jak na razie nie kupuję, ale trzymam opakowanie, bo mi się też bardzo, bardzo podoba. Dobrze, kochani, to by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie tutaj, jeżeli zużywaliście jakichś produktów z tych, które Wam pokazałam. Ja jak zwykle Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Żegnam się z Wami, więc ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!